Hej, siemanko wszystkim. Dzisiaj postanowiłem, że wraz ze znajomymi, których zaprosiłem, ile osób przyjdzie zobaczymy, posprzątamy trochę tutaj, można powiedzieć, teren otwarty. Jest niestety bardzo mocno zasypiony, co zobaczycie na odcinku w trakcie samego sprzątania. Będziemy mieli drugie ujęcie z GoPro, która będzie cały czas nagrywała nasze działania. No mam nadzieję, zaprosiłem kilka osób, mam nadzieję, że wszyscy przyjdą, jeżeli nie, to będzie dobrze, jak chociaż jedna przyjdzie, więc zobaczymy, co będzie po prostu za chwilę. Okej, więc niestety przyszła tylko jedna osoba, mój kolega właśnie Tomek, zresztą z którym będzie kolejny film na drugim już kanale, link będzie w opisie. Film myślę, że jakoś w przyszłym tygodniu się pojawić już powinien. No dobra, więc co, zaczynamy. GoPro już mamy ogólnie rozstawione, co zaraz zobaczycie. GoPro jest rozstawione. No i ten cały teren tutaj będziemy starali się w miarę uprzątnąć. Oczywiście jest bardzo zaśmiecony i tyle worków nie mamy, żeby to wszystko uprzątnąć. No ale zachęcamy także innych do podobnych akcji. No i dobra, zaczynamy do roboty. sprzątania. Tutaj już mamy 10 worków uzbieranych, całą stertę śmieci, dodatków większych, co nie zmieszczą się do worka po prostu, które będziemy wwozić osobno, bez worków. GoPro, jak widać, to stoi. No niestety, jak już to widzimy, naprawdę zostało nam mało worków, nie jesteśmy w stanie całego terenu ogarnąć, ale postaramy się chociaż częściowo to zrobić. No teraz zabieramy się w miarę, żeby tu ogarnąć i potem jeszcze tam trochę ogarniemy. No i to będzie tyle. Więc zakończyliśmy zbieranie, tyle ile daliśmy radę, więcej nie damy rady ze sobą zabrać po prostu. Tamto niestety musi zostać, nie damy rady zabrać, nie będziemy mieli jak. Worki na śmieci także nam się już skończyły, dzięki temu, że jeden znaleźliśmy, udało nam się tutaj pełen butelek pozbierać. Łącznie mamy około 12 worków i ten jeden duży, czyli 13 worków razem. No. Teren wygląda jak wygląda, no dużo aż tak lepiej nie jest, nie oszukujmy się, no ale postaraliśmy się jak mogliśmy, zrobiliśmy tyle, ile daliśmy radę. Zachęcamy również inne osoby do podobnych akcji, do pochwalenia się z takiej akcji zdjęciem na Facebooku. Oznaczajcie swoje zdjęcia hashtagiem TrashTag, który teraz zresztą Wam się gdzieś tutaj powinien wyświetlić. A więc no to cóż, my się bierzemy za pakowanie tego, a Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie więcej takich akcji. Do zostawienia również łapki w górę. Jeżeli zasubskrybujecie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, żeby z filmami być na bieżąco. YouTube lubi ciąć zasięgi. A więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.